List do Filipian, pierwszy rozdział, 27 werset. 27 werset, pierwszy rozdział, list świętego Pawła do Filipian. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością i nie czyjąc nic kłótliwości ani przegląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jednych drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. Tego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyprał się samego siebie, wyparł i przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a ukazawszy się z podstawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni, z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Ale bowiem Bóg to według upodobania sprawia was i chcenie i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienaganni i szczerymi dziećmi bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem. Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, radujcie się i cieszcie się razem z wami wszystkimi. Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie się razem ze mną. Mam nadzieję w Panu Jezusie Chrystusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje, albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on sam służy Ewangelii. Apostoł Paweł ma zupełne zaufanie w Tymoteuszu, bo wie, że będzie się troszczył szczerze o braci w Filipii. Ma zupełne zaufanie dla tego człowieka, bo nie szuka to, co dla siebie, ale szuka to, co jest Chrystusa Jezusa. Ma zaufanie apostoł Paweł, ale i Bóg Tymoteusz umie oczekiwać na Chrystusa, aby współświadczył w jego dziele. Apostoł Paweł nauczył się, umie oczekiwać na Chrystusa, aby zadziałał w jego życiu. Ale i teraz pytaniem jest bardzo ważne. Chrystus na co oczekuje? Od Pawła, od Tymoteusza, od Filipian i od nas. My oczekujemy na Chrystusa i przyjdzie Chrystus.
I zadziałał wiele razy. I będzie działał przez cały czas. Ale być może ważniejszą rzeczą, bo jak jest nasze oczekiwanie na Pana, bo jest napisane, że i wybrani młodzieńcy opadną. Tylko ci, którzy oczekują na Pana, będą odnawiać swoją moc tak jak orły. Czyli jest bardzo dobrą rzeczą dla nas, abyśmy oczekiwali na Pana, abyśmy oczekiwali na zadziałanie, na przyjście Pana, bo jak oczekujemy na Pana, tak jak Eliasz, tak jak wdowa, którzy uwierzyli w słowo Boga, wtedy nasza moc, która będzie ugaszała sytuację w naszym środowisku, będzie się odnawiać. Nasza moc będzie się odnawiać. I to jest bardzo ważne, ale najważniejszą rzeczą jest, że że oczekując na Pana, jest to dla nas, na nasze błogosławieństwo, dla naszego dobra. To, co ma znaczenie, jest jeszcze ważniejsze, na co oczekuje Pan od nas dla swojej chwały. Oczekujemy my, ale i oczekuje też On. Na co oczekuje Chrystus od Ciebie? Dla swojej chwały. My oczekujemy od Chrystusa dla naszego błogosławieństwa. Ale i Chrystus oczekuje dla swojej chwały. Wiele razy zapominamy, że i Bóg ma prośby od nas, a my tylko myślimy o naszych prośbach co do Niego. Ale to nie jest dobrze. Dobrą rzeczą jest tak, nasze prośby, tak, nasze problemy oczekujemy od Pana, ale poczekaj chwilę i pomyśl, że Twój związek z Chrystusem powinien być równoległy. Ja oczekuję, ale i Chrystus mówi, że ja oczekuję. I ja oczekuję. I ja, jako człowiek, chcę od Boga, od Chrystusa. I Chrystus mówi, że ja, Bóg, chcę od Ciebie. Przychodzi Chrystus i mówi, że ja jestem Twoim przyjacielem. Bo co usłyszałem od Ojca, powiedziałem Ci. Ale chcę od Ciebie, abyś mu powiedział, że ja jestem Twoim przyjacielem, bo co słucham od mojego Ojca, od naszego Ojca, chcę Ci to mówić, powiedzieć. I jest to bardzo ważną rzeczą, abyśmy zrozumieli, że nasz związek z Chrystusem nie jest tylko, abyśmy brali, ale jeszcze więcej, abyśmy ofiarowali. Abym dawał. Królestwo niebios jest podobne do jednego człowieka, który znalazł skarb na polu. To jest Królestwo niebios, ale aby wziął ten skarb, musi sprzedać wszystko inne, aby mógł kupić te pole, na którym jest ten skarb. Ale Królestwo niebios jest podobne do handlarza, który sprzedaje drogie margaryty. I sprzedał wszystko, aby nas zbawił Chrystus. I to nie jest, bracia i siostry, dobrą rzeczą, abyśmy stali w obecności Boga, tylko abyśmy prosili. Lepszą rzeczą jest z większą zapłatą, z wielką przychylnością od Boga. Jest, abyśmy prosili o odpuszczenie grzechów, ale abyśmy
mu ofiarowali. Ofiarowujcie swoje ciało jako żywa ofiara. Komu? Bogu. Święta, miła. Komu? Bogu. I ta wasza ofiara będzie waszą logiczną służbą, logicznym uwielbieniem. I tematem jest, co ofiarujesz Chrystusowi? Co się podobało bardzo, bardzo, bardzo Chrystusowi na ziemi? Ofiara trzech kobiet, które wylały na jego nogach najdrogocenniejszą rzecz, którą miały. Dla tego, który ich umiłował. I to jest pytanie. Panie, jak stanę się bardzo umiłowany? Chcesz stać się bardzo umiłowanym Pana i Twoje imię będzie wspominane na wieki wieków? Wylej na nogach Chrystusowych drogocenny olejek, który masz, bo jest drogocenny. Ofiarowuj mu wszystko, co masz drogocenne. Co jest najdrogocenniejszą rzeczą dla ciebie? Co poprosił od Abrahama Bóg, Izaka, aby ofiarował? Co ofiarował Bóg dla nas? Co najdrogocenniejszego miał swojego syna jednorodzonego? Tak bardzo umiłował Bóg świat, że nie było mu szkoda swojego syna jednorodzonego. Tak bardzo cię umiłuje Bóg, jak nie będzie ci szkoda tego, co miłujesz najbardziej. Ofiarowuj i pomyśl z modlitwą, z szacunkiem, ale i z wielką uwagą. Od ciebie osobiście, kimkolwiek jesteś, w jakimkolwiek wieku się znajdujesz, kimkolwiek jesteś, czym jest to, co chce Bóg, bo jak mu to oddasz, będziesz mu to ofiarował, wtedy go uradujesz i zmienisz miłość jego wieczną w szczególną miłość. Co ustanowiło Daniela, że stał się bardzo umiłowanym Boga? Co innego jak od jego ofiary? Co innego jak to, co dawał dla Boga? Czym jest to, co ustanowiło Jana, apostoła Jana, że był bardzo umiłowanym Chrystusa? Nie skarżył się, tylko był przez cały czas obok Chrystusa. Oddał mu swoją miłość. Wielką swoją miłość ofiarował Chrystusowi. I ma odwagę i mówi, że uczeń, którego miłował Chrystus bardzo. Dzisiaj umiłowanie bracia i siostry jest dzień bardzo umiłowanych sług i służebnic Pana. Jak staniesz się bardzo umiłowanym? Na początku interesuje cię to? Interesuje cię, pomyślałeś o tym kiedykolwiek? Pomyślałeś kiedykolwiek, abyś uczynił Chrystusa sługo mój, bardzo, bardzo, bardzo umiłowany? Co to znaczy? Tak, oczywiście, Bóg nas miłuje wszystkich. Tak, Bóg jest miłością. Tak, Bóg chce, abyśmy byli zbawieni wszyscy ludzie. Tak, oczywiście, Chrystus chce, aby nam objawił prawdę poznania, tajemnicę Królestwa Niebios, ale chce, aby współpracował. Chce rozmawiać. Chce przybliżać się. Chce słyszeć. Chce mówić komuś. Ty, moje dziecko, jesteś bardzo umiłowanym moim. Chcesz być takim?
Kto chce, niech podniesie rękę. I to jest dzień bardzo umiłowanych Pana. Ja chcę, abyśmy my wszyscy byli bardzo umiłowanymi Pana. I to nie jest wielkie pytanie, na co oczekujesz? Oczekuję, abym Cię zobaczył. Oczekuję, abyś mnie uczynił bardzo umiłowanym sługą, służebnicą, dzieckiem. Ja mogę być takim? Nie mogę. Może mnie uczynić takim Chrystus? Może. Kiedy? Jak poproszę Go o to? Jak powiem Mu: Chrystusie, proszę Cię, ja tego bardzo chcę, tego bardzo pragnę. Co chcę, abyś uczynił? Abyś uważał mnie, abym miał możliwość, abym miał szansę, abyś przyszedł do mojego życia i abyś mnie zmienił, nie tylko od chwały do chwały, od łaski do łaski, ale od miłości do miłości. Jak pragnę tego bardzo. Chwała Bogu. I kim jest bardzo umiłowany człowiek Boga Ojca, abym był podobny do Niego? Kim jest? Tylko Jezus Chrystus, bracia i siostry. Jest bardzo umiłowany synem. Jest bardzo, bardzo umiłowany, wysłany. I dlatego apostoł Paweł co mówi? Naśladowcami moimi stańcie się tak jak ja Chrystusa. Bądźmy podobni do Chrystusa. Wyobraźcie sobie, bracia i siostry, pójdziemy dzisiaj do naszego Ojca, powiemy Mu: Ojcze, Boże, zmień mnie dzisiaj, abym stał się obrazem Chrystusowym w moich słowach, w moim zachowaniu, w moim dziele, ale najbardziej ze wszystkiego w mojej ofiarze i w moim posłuszeństwie dla Ciebie. W mojej ofierze, abym mógł Ci ofiarować moje życie, moją chwałę, samego siebie. Dlatego apostoł Paweł co mówi? Takiego zamysłu bądźcie, które było w Jezusie Chrystusie, który był, pomimo że był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Ale pomimo że był w postaci Bożej, stał się człowiekiem. I nie uważał tego, że zabrał mu, ukradł mu coś, ktoś, i od Ciebie co chce? Od postaci wolnego, dziecka Bożego, chwalebnego, które imię jest zapisane w Księdze Żywota, abyś nie upierał się zachłannie, że jesteś sługą Bożym i ludzi. Nie uwierz w to. Nie upieraj się zachłannie, nie kradnie Ci Twojej wolności, nie zabiera Ci Twojej chwały, nie zabiera Ci Twojej osobowości, jak mówi Ci, abyś był podobny i abyś przyjął postać sługi, ale mówi Ci: uczyń to. Jak to zrobisz tak, jak powinieneś to zrobić, wtedy moja radość będzie zupełna. Wtedy będziesz bardzo umiłowanym moim sługą. Tak jak mój syn jednorodzony, Bóg prawdziwy, stał się sługą, w którym mam upodobanie. To, co chce Bóg. Ofiarę samego siebie. Chcę, abyś odrzucał zawsze swój pogląd. Abyś nie liczył się ze swoją osobowością. Abyś przyjmował wszystko, na co pozwala Bóg w Twoim życiu, abyś przyjmował to z radością.
z błogosławieństwem, abyś był i aby Ci się podobało, abyś był sługą. I aby nam pomógł, mówi nam, uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. To było coś dla mnie poważnego. Przed wieloma laty byłem na Cyprze i przyszedł jeden młody człowiek, 18-20 lat, który był w narkotykach, rozwalona rodzina jego, bezrobotny, był bardzo w złym stanie. Wszedł do kościoła, dwa, trzy, i ja też poszłem do tego kościoła raz i w kazaniu, w którym zwiastowałem, powiedziałem, że uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Jak zeszłem na dół, mieliśmy rozważanie Słowa Bożego i powiedział, Panie Korowesi, Ty mnie możesz uważać, że ja jestem wyższy od siebie, i powiedziałem, i teraz co mam powiedzieć? Muszę powiedzieć prawdę. I patrzę się ponownie na niego i zmieniłem rozmowę. Nie miałem odwagi powiedzieć tak i wróciłem do Grecji. Jak wróciłem do Grecji, pracowałem w jednej fabryce i tam byłem dyrektorem, głównym dyrektorem. Miałem wielką władzę i to nie mówię dla chluby, ale mówię o ciągu dalszym. I przyszedł właściciel i mówi mi, widzisz, to są moi dzieci, moje dzieci. Wyćwicz, naucz ich pracy. I patrzę się na nich. Bardzo młodzi, nic nie wiedziały, z ograniczoną wiedzą, i w tamtej chwili nawiedził mnie Pan i dotknął mnie Pan. I te dzieci były ponad nade mną. A ja, wiecie, czym byłem? Ja byłem jednym pracownikiem w tej fabryce, a oni, wiecie, kim byli? Właścicielami tej fabryki. Bo byli dziećmi tego właściciela tej fabryki. I popatrzyłem się na samego siebie i mówię, jak on powie swojemu tatowi, wyrzuć go z pracy, ojciec jego mnie wyrzuci. Ale jak on powie swojemu ojcowi, tatowi, on jest bardzo dobry, pomógł mi, nauczył mnie. Jak on powie swojemu tatowi, on jest bardzo dobrym, pomógł mi, nauczył mi wiele rzeczy. Daj mu premię i da mi premię. I tam, bracia i siostry, płakałem. I powiedziałem tak, ma rację Ewangelia Chrystusowa. Jak mogę zobaczyć, jak mogę patrzeć na mojego brata, młodego, nic nieznaczącego, najmniejszego, że on jest wyższy ode mnie, bo on jest dzieckiem mojego właściciela, a ja kim jestem? Pracownikiem, czyli sługą, czyli pastorem, ale pracownikiem. Pan jest właścicielem i dzieci jego są właścicielami. Ja jestem niczym, zerem. Mniema i trzyma mnie, jak wykonuję dobrze moją pracę. Ale jak będę się uważał, że robię coś lepiej, idź sobie, wezmę sobie lepszego. Kim jestem? Nic nieużytecznym pracownikiem, który sądzi, że ma władzę, ale nie ma. Właściciel mi ją dał. I kiedy chce, mi daje. I kiedy chce, daje mi premię. I kiedy chce, zabiera mi zapłatę. I kiedy chce, może mnie wyrzucić z pracy. I powiedziałem, jak piękną rzeczą jest, jak się patrzę na wszystkich moich braci w taki sposób, że są dziećmi mojego właściciela. Dzieci mojego króla. Dzieci wszechmogącego. A ja kim jestem? Jednym nieużytecznym, sługą, znikomym. Jak chce, może mnie zatrzymać. I jak chce, zmiłuj się nade mną.
i jak chce, który czyni łaskę, tak jak ja czynię łaskę jednemu biednemu. Tak uważa mnie, bo ja jestem biednym i gołym. I to jest łaska Pana, że jesteśmy tutaj. I to jest miłosierdzie Pana, że ja jestem do dzisiaj tutaj. I to jest miłosierdzie Pana, że teraz naprawdę, ile to myślę nad tamtą chwilą, mówię, o, to są dzieci mojego właściciela, a ja kim jestem? Jednym pracownikiem, nic nieznaczącym. Pracownikiem, urzędnikiem, znikomym, urzędnikiem, znikomym, nic nieznaczącym, który jednak znalazł i znajduje łaskę przed moim Panem. I to ma znaczenie, abyśmy znajdowali łaskę. Czyli, co chce teraz Bóg ode mnie? Abym był dobrym pracownikiem, dobrym urzędnikiem. To chce ode mnie. Abym wykonywał dobrą moją pracę. Co chciał ode mnie mój właściciel w fabryce? Abym był posłuszny, abym nie robił co chcę, abym był w mojej godzinie, abym był pilny, abym wykonywał porządnie moją pracę i jak popełniam błędy, abym to poprawiał szybko i abym robił wszystko dobrze dla mojego właściciela i nie tylko dla właściciela, ale dla dzieci mojego właściciela. I wtedy zrozumiałem wszystko i Bóg mi teraz otwiera jeszcze bardziej, abym zrozumiał moją znikomość i chwałę waszą. Abym zrozumiał, jakim znikomym i wiaderkiem zardzewiałym jestem. I to, co chce Bóg ode mnie, jest, abym czynił z pilnością to tak te małe rzeczy, które wymaga ode mnie. Nie ma wielkich wymagań ode mnie, bo mnie miłuje. I dlatego, co mówi apostoł Paweł? Przepraszam. Dla mnie życiem jest Chrystus, a jak umrze, jest zwycięstwo. I wiem, że pozostanę tutaj, abym współuczestniczył w waszym postępie, ale i waszej radości. I jak wykonuję dobrze moją pracę, musicie mieć postęp, ale musicie się radować. Ale dlatego, że nie jestem ja tylko pracownikiem, ale i ty, bracie, bo jesteś ojcem, jesteś pracownikiem. I ty, siostro, jak jesteś matką, jesteś pracownikiem. I musisz pozostać dla postępu twoich dzieci i radości waszej dzieci. Jak stanę się bardzo umiłowanym, jak uczynicie, aby miały postęp wasze rodziny, wasz kościół, abym nie wywoływał smutku, ale wywoływał radość, ale abym wywoływał radość, co muszę zrobić? Muszę być posłuszny Chrystusowi. I kim był Eliasz dla wdowy? Powodem do radości. Kim był Eliasz powodem postępu? Dlaczego go wysłał Chrystus Eliasza do wdowy? Aby usługiwał jej, aby zachował ją przy życiu, aby wychowała swoje dziecko i dziecko później zachoruje. Dlaczego wysłał Eliasz do wdowy, aby uzdrowił jej dziecko? Dlaczego wysłał go do Sydonu? Dla wdowy. I poprzez tą wdowę, z powodu wdowy, z powodu mąki wdowy, z powodu oleju wdowy, on jadł też obficie. I dlaczego? Dlatego tak mówi apostoł Paweł. Raduję się, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem, aby gdy nawet krew... To jest tajemnica. Abyście mieli radość, abym radował się waszą radością, abyśmy mieli, abym miał radość i abyście radowali się moją radością. I kto będzie wychwalany? Bóg w naszej radości. Ja będę
I teraz odwrotnie. Ja będę wywoływał wam smutek, będę cię zgarszał, jak się będzie patrzył na mnie Bóg. Będę cię męczył i jak będzie się patrzył na mnie Bóg. I będę się usprawiedliwiał. On nie rozumie, ty nie rozumiesz, ja rozumiem. Bracia i siostry, niech nam to pozostanie. Jesteś pracownikiem, urzędnikiem. Wszyscy inni są twoimi właścicielami, bo oni są dziećmi twojego właściciela. I pomyśl teraz o kościele, o rodzinie, w której uważamy samego siebie, że jesteśmy pracownikami dla usługiwania naszego brata i naszej siostry. Jaka rodzina piękna, jaki piękny kościół. I nie będzie nikogo, który mówiłby, że ja jestem, ale będzie mówił, że ja jestem twoim sługą. I to słowo pracownik, urzędnik powiedział mi Pan, bo ja myślałem, że byłem dyrektorem znikomym, nic nieużytecznym. Jesteś pracownikiem i urzędnikiem. Chwała Panu. Ale i teraz nie sądź, że jesteś pastorem i że to coś znaczy. Jestem pracownikiem i urzędnikiem. I cała władza i łaska zaczyna się i kończy się na Bogu. Od naszego Boga Ojca. Amen, bracia i siostry. Na co oczekujemy? Na Chrystusa. Na co oczekuje Chrystus? Na nasze usługiwanie. Ale bez szemrania, bez powątpienia, bez rozmyślania, bo w taki sposób będziecie świecić w tym rodzie złym i przewrotnym. Będziecie świecić jak światła, jak księżyc i jak gwiazdy, bo trzymacie słowo żywota, bo w naszych rękach mamy słowo wiecznego życia. Nie zapominajmy jednak, jesteśmy pracownikami, urzędnikami w usługiwaniu naszych braci i sióstr. Nigdy nie staniemy się właścicielami. Nigdy nie staniemy się panami. Zawsze będziemy kapłanami i królami Najwyższego w usługiwaniu Wszechmogącego Boga i Jego dzieci. Amen.